Dziś pijemy wino Palmela. Wino portugalskie, rocznik 2019, kupione w Biedronce za 17 zł. 17 zł. 16,90 Dobra zł. cena. Korek naturalny. Mamy 14,5% alkoholu. Znaczek Pingo Doce, czyli w Portugalii też kupicie to wino. Wino Palmela pochodzi z regionu Setúbal, czyli to jest region położony trochę pod Lizboną, w okolicy Lizbony, a Palmela to jest jedno z miast. Myślałam, że imię Nie, w regionie właśnie Setúbal. Pamela. Nie wiem, ja to dla mnie to jest na początku od razu beczka. Beczka? Dobrze. Chciałem dodać, że to jest kupasz trzech szczepów, kupasz mieszanka, blend. Trzech szczepów, syra, które jest znane, Touriga Nacional, to taki typowy, dosyć ekskluzywny ten szczep portugalski i Castelau. Tak napisane, Castelau. A na etykiecie lecące gęsi. Tak, gęsi. No chyba tak. Żurawie. No i jaka tam eksplozja bukietu jest? Co tam jest? Mieszam. Nie no, jest jakieś przyprawy, jakaś beczka. Kamienie. Przecież nie spróbowałam się, już czujesz. Jakieś ciemne ewentualnie owoce, ale takie jak bardziej przyprawowe. Mhm, tak. O, tak, jest beczka, jest. A ja tutaj. W smaku? Cały język. Tak. Gorzkie. Ale to nic, kręćmy. Lekka pieprzność na starcie. Lekka słodycz na starcie, ale potem to zanika chyba. Ja w ogóle tej słodyczy nie czuję. Nie, pierwszy łyk to tak. Nie? Ja słodyczy też nie czuję. Ale pierwszy łyk, no dobra, to może dlatego, że ja nic nie słodzę, to od razu szybciej to wyczuwam. Ale potem zanika. Kwasowość jest. Taniny są. To jeszcze do kwasowości nie doszedł. Próbuj dalej. Ale taniny. Dużo drewna, dużo drewna. Jest dużo beczki, dużo. Tak, dużo beczki. Dużo beczki, dużo głośności. Kwasowości też takiej nie ma wyraźnej. Jest właśnie bardziej ta przyprawowa. Przyprawowość, cierpkość delikatna. Tak, aniżeli kwaśność, nie. Dla lepszej oceny wina musisz zacząć z cukru używać. No, chyba. A kolor ciemny, taki rubin ładny. Z fioletowymi refleksami. No nie wiem, czy aż z fioletowymi refleksami, ale taki pełny rubin jest. Nie jest to rzaźnica, jest dużo ciała, jest to takie gęste wino, w sensie, że no, nie rzadkie. No rzadkie nie jest. Ciała ma zatrzęsienie. Owoce takie jakieś może. Nie wiem, nawet coś kojarzy się taki z takimi ciemnymi owocami, ale to takie leśne jeżyny, być może. Trudno takie ocenić. Jakieś leśne właśnie. Znaczy w Portugalii są lasy, zastanówmy się. Są. Czemu ma nie być? A myślisz, ten korek to skąd on? No, z dębu korkowego. A no tak. Chciałoby im się gdzieś po ten dom jechać. Na pewno mają swój. Na pewno. Czyli co? Dalej czujemy? Dalej. Te taniny, mnóstwo tanin. Beczki, cierpkość delikatna, przyprawowość. Skóra na taka z siodła. Na języku się utrzymuje. Długo się utrzymuje. Tak. A alkohol?
14,5% jest w miarę, tak w miarę przyzwoicie. Tak. Nie, alkohol, nie. Bo bardzo jest alkohol nie jest wyczuwalny. Jakieś tam te są wina mniej procentowe, gdzie jest bardziej wyczuwalny alkohol. No a taniny tak, taniny się biorą, musiał być jakiś trudny rok po prostu dla roślin. I stąd są taniny, bo rośliny wydzielają taniny w obronie przed tam czymś. 2019, no to przed rok jeszcze przedkowidowy, także przedchorobowy. No, i taniny jest... to są takie rośliny antybiotyk. To polecamy. Jako lekarstwo polecamy. Ale to dla roślin jest antybiotyk, nie dla ciebie. Jak działa na rośliny, to na ludzi też działa. Na pewno. I wędzone takie dymą, no nie? Na tak. Koniec też tak. Beczkę tylko jakoś. Czyli beczka. Śliwka, jeżyny. Tak. Czyli dla kogo? Dla osób, które lubią takie typowe wytrawne, tak, trochę wytrawne, ciężkie. Wina, no to może się spodobać. Ktoś, kto nie lubi cukru śladowego w winie, to też może się spodobać. Kwasowości nie ma wyraźnie zaznaczonej, ale to bardziej cierpkość. Co? Nie? Dobra, dobrze, dlaczego mówisz? No bo coś kręcisz się. Przepraszam. No dobra, tak jak już zaczęłaś mówić, to ile? Ja daję 7, taki pełen. Czyli fajne wino. 7,5. Tak. Nie, ja to nie. Bym dać 6,5, 7. Dobrze. I ja chyba też tak na 7. Czyli 7. Takie pełne, mocne 7. Do kupienia w Biedronce 17 z kawałkiem. Nie, 17, 16,99. Cena całkiem przyzwoita. Alkoholu nie czuć. A jest. O, właśnie. No. Także myślę, że winogodne polecenia, aczkolwiek na pewno wszystkim osobom się nie spodoba. A dla kogoś, kto lubi takie wytrawne, lekko byczkowe wina, na pewno nie się... ma tak wyraźnie zaznaczonych tych owoców takich. Nie ma no jakieś tam ciemne. Często jest, że jak są owoce, to i często te wino takie słodkie, w cukier idzie. Dokładnie. A to dlatego nie idzie w cukier, no bo no, nie wyczuwa się tych owoców. Przy tych ciężkich winach, bo są takie owocowe wina, lekkie, gdzie też idzie to w owocowość, a tutaj tak średnio, bardziej przyprawowość. Mhm. Także od nas mocna siódemeczka i do kupienia w